Cześć! 8 czerwca na Netflixie pojawił się serial dokumentalny Tour de France w sercu peletonu, a w tym materiale podzielę się z Wami moją opinią o nim. Zanim jednak przejdziemy do materiału, jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, to zapraszam do kliknięcia w guzik subskrypcji. Jeśli już to robisz, to no cóż, bardzo Ci za to dziękuję. Jedziemy z koksem. Kolarstwo. Sport, który moim zdaniem jest niedoceniany. Niesamowity wysiłek włożony w trening nie przekłada się na popularność sportowców, a budżet nawet tych największych ekip zazwyczaj wisi na włosku. A skoro popularność mała i kasy brak, to najlepiej wypróbować znane sposoby, czyli nakręćmy film. Po sukcesie innego serialu dokumentalnego o jednej z najbardziej pokręconych drużyn w kolarskim peletonie ostatnich lat, czyli Movistar, Netflix postanowił zrobić coś w stylu F1 Wyścig o życie. Decyzja o zrobieniu tego była łatwiejsza, kiedy okazało się, że 2 sezony historii o Movistaru ukazały się w sumie całkiem popularne, ale niestety 3 i kolejne były zarezerwowane już tylko dla platformy hiszpańskiej Movistar Plus. Tak więc Netflix na fali sukcesu serialu F1 Wyścig o życie oraz Movistar od kuchni wpadł na genialny pomysł połączenia tych dwóch przypraw i ugotował nam Tour de France w sercu peletonu. Tour de France – najważniejszy wyścig wieloetapowy w roku. Jeśli chcesz zobaczyć najlepszych kolarzy w topowej formie, to jest właśnie to miejsce. To dlatego wyścigu kolarze katują się dietami i 3-miesięcznymi okresami przygotowawczymi w Alpach, Pirenejach czy innych wysokich i stromych górach, bo takie tury wygrywa się właśnie w górach. W bardzo wielkim skrócie masz 4 rodzaje etapów w wyścigach 3-tygodniowych. Pierwszy to są płaskie, które są przeznaczone dla sprinterów, czyli tych, co potrafią wygenerować największą moc na ostatnich 300 metrach jazdy. Te etapy kończą się zazwyczaj finiszem z peletonu. 2. Górzyste. To na nich można wygrywać wielkie wyścigi i to na nich można zbudować przewagę nad rywalem lub odrobić do niego stratę. Te etapy są najważniejsze, a żeby odnieść na nich sukces, musisz mieć genialną formę ty i cała twoja drużyna. 3. Pagórkowate. Najlepsze dla ucieczek. Nie ma ich zbyt wiele, ale przy odpowiednich wzniesieniach można uciec na kilka sekund rywalom. I 4. Czasówki. Te etapy weryfikują Twoją formę i technikę jazdy. Liczy się jak największa wygenerowana moc oraz technika jazdy. Tutaj już Ci kumple nie pomogą. Musisz walczyć sam ze sobą. Na nich można przegrać wyścig jak Roglic w Tour de France w 2020 roku, kiedy na przedostatnim etapie ustąpił Pogacarowi, albo go wygrać jak Roglic w Giro d'Italia w 2023 roku, kiedy wykręcił jakiś chory wynik na podjeździe i odrobił około 30 sekund straty do Geraint'a Thomasa i wlepił mu jeszcze chyba 13 sekund przewagi. I oto całe Tour de France. Przepis na zwycięstwo jest prosty. Nie stracić na płaskich i pagórkowych etapach, dowalić przeciwnikom w górach i obronić przewagę w jeździe na czas. Tyle. W 2022 roku Tour de France zapowiadał się bardzo ciekawie. Tadej Pogacar, zwycięzca z poprzednich 2 lat, był w niesamowitym gazie. W poprzedzających wielką pętlę wyścigach wygrywał praktycznie wszystkie, w których brał udział. Jego największy rywal i wielki przegrany z 2020 roku, Primož Roglič, nawiasem mówiąc też Słoweniec, również był przygotowany, wygrywając m.in. Kryterium Dauphiné, który był jednym z ostatnich etapowych wyścigów przed Tourem. 2022 mógł stać się albo takim stemplem pokazującym dominację Pogacara, albo w końcu udaną próbą zdetronizowania go poprzez wspólny wysiłek Jumbo-Visma. W wielkim skrócie, najlepszy kolarz kontra najlepsza drużyna kolarska świata. Jako widz wracamy do tamtych momentów z 2022 roku, towarzysząc kilku ekipom w codziennym trudzie. Oglądamy Alpecin Phoenix, drużynę niższej dywizji, która musi sobie radzić z przemęczonym po Giro Matthew Van Der Poelem, a w konsekwencji jego rezygnacji z Jasperem Philipsenem. Odwiedzamy francuskie ekipy jak Groupama czy AG2R, które walczą o jak najlepsze pokazanie się na rodzimej imprezie i być może zdobycie podium w generalnej klasyfikacji. Mamy również ekipę Ineos Grenadiers z Geraintem Thomasem, chcącym jeszcze pod koniec kariery nawiązać walkę z młodymi wilczkami oraz Tomem Pidcockiem, chcącym zaistnieć. Mamy również Quickstep, który przyjeżdża bez Alaphilippa i musi szukać swoich szans w sprintach. No i na samym końcu mamy Jumbo-Visma, drużynę naszpikowaną gwiazdami najwyższego formatu, jak Roglic, Van Aert
czy Winnego. Ich cel jest prosty – wygrać cały tour za wszelką cenę. I tutaj pierwsza uwaga. Nie mamy wglądu w życie wszystkich ekip. Między innymi UAE Emirates odmówiło wpuszczenia ekipy do środka autobusu. Wywiadów z ich kolarzami też nie ma. Także jeśli liczyłeś zobaczyć trochę więcej Majki lub Pogaczara, sorry Winnetu. Wszyscy mówią o Pogaczarze, ale Pogaczar nie mówi w tym dokumencie praktycznie nic. Zupełnie przemilczano uczestnictwo Chrisa Froome'a czy Petera Sagana i wielu innych ekip oraz kolarzy. Cały serial ma 8 odcinków o różnej długości. Patrząc na pierwszy i ostatni odcinek, pokrywa on się mniej więcej z pierwszym i ostatnim etapem, więc można stwierdzić, że ciągłość czasu jest zachowana, tyle że nie. Wiele etapów jest pominiętych, a te, które nam pozostały, wracają jak bumerang w kolejnych odcinkach. Przykładowo Col du Granon oglądamy z perspektywy Jumbo, grup francuskich i Alpecin Phoenix. Linia czasu jest mocno zaburzona. Raz jesteśmy na 8 etapie, aby po raz 4 wrócić do 3 etapu. Przeszkadza to w zrozumieniu klasyfikacji generalnej, bo w jednym z odcinków w żółtej koszulce jedzie Winigo, potem Pogacar, a na samym końcu Van Aert. Dokładnie w tej kolejności. Choć takiej nigdy w rzeczywistości nie było. Oglądając koniec ostatniego odcinka nie wiesz, ile przewagi ma Winnego i czy to jest dużo, czy nie. Rozumiem, że jest to próba uczynienia z wyścigu zjawiska dynamicznego i dramatycznego, ale moim zdaniem powoduje to całkiem niezły bezład, ponieważ mając ponad 3 minuty przewagi nad drugim Pogaczarem, ta ostatnia czasówka zbyt wiele nie wnosiła. Sam serial ma jasno postawioną tezę, o której już mówiłem. Pogaczar jest najlepszy. Jest zwycięzcą, prawie maszyną, a jedyną drużyną, jaka może go pokonać, to jest Jumbo Visma, ale tylko wtedy, kiedy będzie jechać drużynowo i wykorzysta wszystkie asy w postaci Roglicza, Van Aerta i Winnego. W pewnym momencie masz wrażenie, że wszystko zależy od Van Aerta i wszystko się uda, jak zrozumie, że musi się poświęcić dla dobra drużyny. Szczerze powiedziawszy, ja to trochę inaczej pamiętam, ale okej. Okay. Podobieństw do Formuły 1 walka o życie jest sporo. Skopiowany został ogólnie look and feel całego serialu. W każdym odcinku skupiamy się na jakiejś ekipie, są dziennikarze i byli zawodowcy jak Dawid Millar opowiadający o tym, co się wydarzyło i kto kim jest w ich świecie. 3. Podobne oświetlenie osób, które są w danym momencie przesłuchiwane. No i najważniejsze 3 punkty. Pierwszy to jest próba wytłumaczenia postronnym, o co w tym całym kolarstwie chodzi, zasady, taktyki oraz poświęcenie, jakiego trzeba dokonać w tym sporcie, aby cokolwiek osiągnąć. 2. Przedstawienie wszystkich gwiazd, bo nie oszukujmy się, choć Van Aert, Pogacar czy Van Der Poel są absolutnymi i niezaprzeczalnymi gwiazdami kolarstwa, to ich rozpoznawalność poza światem kolarskim jest niewielka. Van Der Poela obserwuje około 965 tysięcy osób na Instagramie, Pogacara 865 tysięcy. Żaden nie ma startu do Ronaldo Messiego, ale przykładowo nie mają nawet podchodu do Fabrizio Romano, którego obserwuje 17 milionów. I trzeci, najważniejszy punkt. Próba uczynienia z kolarstwa dynamicznego sportu. Bo kolarstwo, jak i F1, moim zdaniem przez większość czasu jest sportem nudnym. Czy oglądasz w telewizji, czy tym bardziej, kiedy kibicujesz na żywo, ciężko oba sporty oglądać. Na szczęście Netflix ma doświadczenie w umiejętnym montażu etapów, aby czynić ten sport dynamicznym, no i muszę powiedzieć, że to się udaje. Wycięto nudne etapy, niektóre zostały skrócone do kilkudziesięciu sekund, a niektóre, te najważniejsze jak Col du Granon, Alpe d'Huez albo podjazd pod Atacama, zostały rozciągnięte do większej części całego odcinka. Z drugiej strony, brak ekipy Pogaczara spowodował, że automatycznie najwięcej czasu w serialu zbiera Jumbo Visma i trochę zaczynasz im kibicować, żeby w końcu się udało zdetronizować Tadeja Pogaczara. Widzimy kolarzy, którzy dokonują poświęcenia na rzecz celu drużynowego. Próbujemy zrozumieć motywację dyrektorów sportowych, no i samych ścigających się. Widzimy zwycięstwa, porażki, czujemy bariery związane z budżetem dla niektórych ekip oraz próbę pogodzenia wszystkich ambicji w tych najbogatszych ekipach. Całościowo, serial dokumentalny bardzo mi się podoba, dużo emocji, w końcu mamy okazję poznać wielu kolarzy, trochę lepiej niż tylko z wywiadów, choć bardzo żałuję, że nie wszystkie ekipy zgodziły się na wpuszczenie Netflixa do autokarów. Wydaje mi się, że nie wszyscy rozumieją, jak ważne są takie seriale w promocji całego kolarstwa. Piłkarze strzelają do nas z okładek gazet, reklam, kierowcy 1 też zyskali ogromną rozpoznawalność, a kolarze są dalej anonimowi i każda forma zwiększenia popularności tego sportu powinna być wspierana przez wszystkie ekipy, bo na samym końcu
W dłuższym terminie czasu przekłada się to po prostu na większe budżety. Cóż, życie. Mam nadzieję, że serial doczeka się kontynuacji i w przyszłym roku zobaczymy już więcej ekip, a może więcej edycji z innych wyścigów wieloetapowych? Dajcie znać w komentarzach, czy już jesteście po seansie. Jakie są Wasze wrażenia? A jeśli nie obejrzeliście jeszcze, to czy w ogóle zamierzacie obejrzeć najnowszą produkcję Netflixa? Zachęcam do subskrypcji i pozostawienia lajka. Do zobaczenia na ścieżce. Cześć!